Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z Pucharu Drużynowego w Deluxe Jam 4. Oczywiście, jeżeli wam ta seria się podoba, nie zapomnijcie o łapce w górze i o subie. No i już przechodzimy do konkursu. Harachow HS205. No i rozpoczyna Słowenia, mamy loty. No dzisiaj nagrałem już jeden odcinek z Pucharu Widów, też miałem loty, więc... Przeznaczenie chyba tych lotów mamy. Teraz, no, Harachow... Nie powiedziałbym, że to jest moja ulubiona skocznia w lotach. Domen Prel 176 na sam początek. No i Pascal Kelin. No nie sądzę, żebym miał tutaj dalekie skoki. Więc to może być najdziwniejszy z konkursów tak naprawdę. Pascal Kelin. O, proszę bardzo. Skok na 192 metr. Jaki ja mam to w ogóle rekord? 201 metrów w Słowenii. Kiedyś musiałem to zrobić. Mam niewiarygodne. Anders van Emmel. Może nawet w tym roku to zrobiłem. Pewnie tak. Van Emmel. No, lotnicy Norwedzy tu powinni troszkę lepiej wyglądać. I tak też jest. 195,5. Van Emmela. Roman Kołdelka. No może Norwedzy w końcu się odbudują. Bo na razie to nie wygląda dla nich pomyśli. Kołdelka słabiutko, trzecie miejsce, tylko Słoweńców wyprzedzają. No i Polska, Dawid Kubacki rozpoczyna. Niezły ostatnio konkurs był dla nas. Ale dzisiaj to nie będzie chyba dobre. Bo Dawid rozpoczyna bardzo słabo. Piąte miejsce ostatnie, nawet jesteśmy za Słowenią. Aleksandr Barzenow. No Rosja świetnie zaczęła, skończyła słabiutko w ostatnim konkursie. To tylko potwierdza, że są strasznie nierówni ci zawodnicy rosyjscy. Ale dzisiaj proszę bardzo. Pod rekord. Tak jest. 201 metrów w tej chwili. No i Stefan Lajen. No, będzie musiał się postarać. Niemcy odbudowują się z konkursu na konkurs. Widzicie coraz większą siłę u nich. Zobaczymy ile, jak będzie tutaj na lotach. No Lajen nie zepsuł strasznie. 192,5, trzecie miejsce. To jest do odrobienia, na spokojnie. Antti Aalto. No Finlandia wbija się tutaj jak zawsze do czołówki w Deluxie, więc to się nie dziwi akurat. No i Aalto znowu ich ciągnie od początku. 198 metrów, tylko za Rosją są. No i Japonia, przegrany ostatniego konkursu na małej skoczni. No tutaj chyba będzie już lepiej. Kento Sakuyama rozpoczyna. No lepiej to już wyglądało na pewno. 190,5, ale do odrobienia i tak trzeba będzie lecieć. W tej chwili piąte miejsce. No i zostajemy Austriacy ze Schlierenzauerem na pace. No zobaczmy. Bardzo podobny skok do właśnie Japończyka, 191, szóste miejsce, więc tu będą wszyscy odrabiać jak widać na razie. Niewielkie straty do siebie mają. No i Anze Semenić, Słowenia rozpoczyna drugą turę. Ale to nie jest wcale lepszy skok od tego, których widzieliśmy przed chwilą. Pierwsze miejsce, no lepsze od Domena na pewno, ale co to jest? Kilian Peyer. No Szwajcarzy tutaj, czy będą w drugiej serii, to się okaże. O, Peyer strasznie wysoko wyszedł z progu. No i skoczył te 190 metrów. Daje mu to pierwsze miejsce i nadal przewagę nad Słoweńcami. No i Daniel Andre Tande. Norwegia skoczy, no bo to jest jakby ich raj dzisiaj, no i jest to dobry skok, 197,5, Norwegia na razie widać nieźle wygląda. No i Czesmir Kozisek, Czesi na razie na ostatnim miejscu premiowanym awansem. No, Kozisek powinien troszkę tutaj więcej dorzucić tych metrów od Kołdelki i tak też robi. 195 metrów,
No i za Norwegami drugie miejsce. No i Maciej Kot. No tutaj trzeba odrabiać teraz. I to solidnie Maciek, no bo... No ale tu nic prawie nie odrobimy takim skokiem. No to jest 189,5, piąte miejsce w tej chwili. No do Słowenii to odrobiliśmy trochę, pół punktu tracimy tylko do nich, no ale Szwajcarzy i reszta ucieka. Aleksander Sardyko. No i pytanie, czy Rosja jest w stanie powtarzać te swoje skoki wszystkie? No na razie wyglądało to u Barzenowa nieźle, u Sardyko również nieźle. Ale tej przewagi już takie nie będą mieć nad Norwegami. 192,5, no i Norwedzy już mają ich. Markus Eisenbichler. I każdy skok jest na wagę zwycięstwa tak naprawdę. I Eisenbichler do końca ciągnął skoki bardzo dobrze. 193, trzecie miejsce. Czesi niedaleko nich są, no tutaj Kozisek sporo nadrobił. Andreas Alamomo. No Finowie też tu mogą się liczyć w lotach. Pytanie jak Alamomo skacze na lotach, bo tego nikt nie wie. Ale to są bardzo dobre skoki, proszę bardzo. 199 metrów, wysokie oceny. Nie wiem do czego Czech się tutaj doczepił, ale ta nota odpada. No i przewagę mają już. 4,7 nad Rosją. Taku Takeuchi. No Japonia też by musiała troszkę odskoczyć dalej. Ale nie zanosi się na to. W tej chwili to jest siódme miejsce, no. Tuż przed Słowenią są. No i ze sporą troszkę przewagą nad nimi. Manuel Fettner. No Manu też nie może zepsuć, bo to szóste miejsce wcale nie jest... Zbytnio dobre, trzeba powiedzieć, dla Austriaków. No i skacze podobnie jak Japonia, no. 190 metrów, szóste miejsce nadal mają. No na razie Austriacy też tak mizernie wyglądają nam. Peter Preutz. No Słowenia na razie nie wygląda za dobrze. Jeżeli chcą coś odrabiać, no to muszą skakać dalej. A Peter wcale im tego nie zagwarantuje. To jest słaby skok, coś do Domena podobny. 181. Niskie noty. No i Gregor Deschwanden. No Szwajcaria powinna się już czuć bezpiecznie, można powiedzieć. O ile Deschwanden totalnie nie zepsuje skoku. A zdarzają mu się i takie próby. Ale proszę, Deschwanden się tutaj zmobilizował. 193, niezła odległość i prowadzą w tej chwili. Johan André Forfang. Norwek. Oj, to jest krótko, Norwega. No, tutaj zepsuł swój skok Johan André. 185 tylko. Liczyłem na coś więcej od niego. Wiktor Polasek. Oj, ale Czesi też zepsują ten skok. Za szybkie wyjście z progu. No i tu do Norwegów prawie nic nie odrobili. Trzecie miejsce za Szwajcarami już są nawet. No i Piotr Żyła. 218 na prowadzenie. Takiego skoku by potrzebował. No ale wiemy, że takiego nie odda tutaj. Choć nigdy nie wiadomo. Na razie ładnie to wyglądało po progu. No jest naprawdę świetny skok Piotrka. 193,5 metra. Daje to czwarte miejsce. W tej chwili przed Słowenią jesteśmy. No i nadal walczymy. Jewgenij Klimow. Ja na razie na drugim miejscu, ale tu trzeba skakać dalej. Dobrze, i to jest niezły skok. Brawo. 195,5. No i teraz Andreas Wellinger. Niemcy wiedzą, że jeżeli chcą coś tu odrabiać, to muszą skakać wszyscy daleko. No i Wellinger się postarał. Brawo. 193,5. No troszkę gorzej od Rosji, ale jest. Nie jest źle, to trzeba powiedzieć. 0,7 przed Norwegią. No i Janne Ahonen. Tutaj popatrzmy na ten skok. Prowadzenie zdecydowane w tej chwili. 196,5.
jest lepszy od Rosjanina nawet, więc przewaga nadal urosła troszeczkę. No i Daiki Ito to jest bardzo ważny skok dla Japończyków. Wyjście z progu już mi się nie podobało, ale skok będzie dobry. Siódme miejsce nadal mają, więc tu są bezpieczni. Do Czechów się zbliżyli, Polacy, no strata za duża, myślę, tutaj do odrobienia. Ciężko będzie, naprawdę. Jeżeli ktoś nie zepsuje skoku, to będzie bardzo ciężko. Michał Hajbek. No, Hajbek też skacze tak na miarę poziomie 191,5. Piąte miejsce dla Austrii. Troszkę się tutaj zbliżyli do Norwegów. No nie skaczą szałowo Austriacy, ale skaczą równo przede wszystkim. To daje im tutaj dość sporą przewagę nad innymi. Jernej Damian. No Słoweńcy raczej już odpadli. No i to jest kolejna niespodzianka. Ale dzisiaj nic się nie układało po ich myśli tak naprawdę. No Jernej Damian skoczy jeden lepszy skok z nich. No i to jest 194,5. Jako jedyny przekroczył tą granicę ze Słoweńców. 166 potrzebuje tylko Amman. Szóste miejsce na razie Szwajcarów. Ale skoczy dobrze, to mogą nad Austriaków prześcignąć dzisiaj. Troszkę za krótko, 190,5. No prowadzenie mają. No i Kenneth Gangnes. No Norwegia drży, jak zawsze. Oj, nie wyglądało to dobrze już na progu. Ale chyba z tego będzie awans. Prowadzą na razie. 30 punktu nad Szwajcarami, no ale najgorsze skoki właśnie oddał Forfang i Gangnes. No i Wojtek Sztursa. No Czesi chyba też będą w drugiej serii. To jest zbyt duża strata jest Polaków, żeby móc tutaj tyle odrobić punktów. No, Sztursa skacze chyba za Szwajcarami będą, tak jest. 190,5 miał, 193,5, no odrobili troszkę tych punktów. No i Kamil Stoch. No Kamil, skocz sobie chociaż jeden dobry, daleki skok. O drugiego już nie będziesz mógł oddać, no jest dobry skok. I czwarte miejsce za Czechami, no ale nadal strata jest duża. No to jest tylko metr dalej od niego, więc no. Ciężko, żeby tutaj odrobić coś. No Dawid zawalił na całej linii po pierwsze. Denis Korniłow. Drugie miejsce Rosjan na razie. Ale oni z Finlandią będą się bić i proszę bardzo, to robi Korniłow w tym skoku. 201 metrów i prowadzenie dla Rosji. No duża przewaga nad innymi. Richard Freitag potrzebuje 216, żeby wyprzedzić w tej chwili Rosjan. O, ale Richard Freitag psuje coś ten skok. Oj, nie podoba mi się to. Szóste miejsce. Za Polakami są Niemcy i w tej chwili to oni wypadają z stawki. No więc uśmiechnęło się słońce i dla Polaków, a dla Niemców nie. Jarko Mette. Też się tak nie za bardzo położył na te narty, ale skoczył lepiej. No to nie są najwyższe. Drugie miejsce. Będą odrabiać w drugiej serii, ale trzeci już ma naprawdę stratę do nich ogromną. No i Noriaki Kasai. No Japończycy mogą też tutaj troszkę odrobić. Albo i stracić. No i to mi się też nie podoba. No i chyba Japończycy odpadną z tej rywalizacji mimo wszystko. Tak jest. Niemców zobaczymy. No i zostaje Austria ostatnia. Stefan Kraft. O, Kraft skacze na poziomie wszystkich, którzy Austriaków. Najgorzej 189. Szóste miejsce Austrii. No, 40 tylko za Czechami, no ale nie skaczą tu Austriacy za dobrze, więc... Po pierwszej serii Rosja prowadzi przed Finlandią i Norwegią, a nie dostały się dwie reprezentacje, to jest Słowenia i Japonia. Widzimy się za chwilę w drugiej serii konkursu. No i zaczynamy. Rozpoczyna Pascal Kelin. No, Szwajcarzy na bardzo wysokim czwartym miejscu i mogą walczyć nawet o to podium.
Na razie, jak widać, Szwajcaria ładnie skacze i Pascal Kelin dorzuca swoje 3 grosze jeszcze. 196 metrów. No i Anders van Emmel. Jestem ciekaw skoku Norwega. Oj nie! Się wygiąłem coś tak. W ostatniej fazie 192,5. No i są już za Szwajcarami. Roman Kołderka. On też nieźle skoczył. Jakby powtórzył skok, to też mógłby się do Norwegów zbliżyć tak naprawdę. No, koło tych 190 było. 189,5, trzecie miejsce. Jeszcze tam mają stratę lekką do Norwegów, ale niewielką. No i czekamy na Dawida Kubackiego. No Dawid, w pierwszej serii zawaliłeś, dzisiaj masz szansę poprawy. Mamy siódme miejsce, czy jesteśmy coś więcej w stanie tu jeszcze ugrać w tym konkursie, to się okaże. Dawid, nieźle, no tak powinien w pierwszej serii skoczyć. 192,5, czwarte miejsce w tej chwili. Do Czechów odrobiliśmy trochę. Aleksandr Bażenow. 201 w pierwszej serii skoczył Rosjanin. No w drugiej takiego dalekiego skoku nie zobaczymy. Będą prowadzić, ale stracą tą swoją piękną przewagę. Więc Finowie mogą ich dopaść, a Stefan Laje potrzebuje 229,5, żeby objąć prowadzenie. On dostał prosty cel, nie zepsuć skoku. Ale zepsuł, no niestety, 185,5, szóste miejsce. Stracą do nas tutaj dystans i to bardzo dobrze. Anti Alto. Tylko 191,5 potrzebuje na prowadzenie. Ale on też nie wyglądał za dobrze już na progu z tym skokiem. I to jest krótki skok i Alto również psuje, drugie miejsce. No tu inne reprezentacje mogą ich dopaść w takim tempie. No i Gregor Schlierenzauer. Szóste miejsce Austriaków. Na razie Austriacy bez błysku skaczą, ale to się może zmienić w tym skoku. Proszę bardzo, Gregor skoczył od razu 197,5 i już skakują na podium Austriacy. Trzecie miejsce, no druga seria, to może być punkt zwrotny. No i druga tura, Kilian Peyer, 190 metrów potrzeba mu. 190 metrów w pierwszej serii było, przepraszam. Oj, oj, to nie wyglądało to dobrze ze strony Kiliana Peyera i to będzie krótko. Oj, tu Czesi mogą ich dopaść. 182,5 tylko. No i Daniel André Tande potrzebuje tylko 190. No i skacze to Tande, brawo. Co jak wcale Norwegii należy się coś w końcu w tym sezonie, bo nic nie mogą zdobyć. 190 metrów Tandego wystarcza. No i Czesmir Kozisek. No oni są tuż za Norwegami, więc tutaj skok. Dobry skok może naprawdę dać dużo Czechom. No i jest dobry skok. 197,5 prowadzą w tej chwili przed Norwegami. No i kod 210,5 potrzebuje na prowadzenie. To nie jest duża odległość już. Ale Maciek chyba psuje ten skok również. Niestety. No nie czuje się tu chyba za dobrze Maciek. Czwarte miejsce. No i troszkę odrobiliśmy do Szwajcarów, trzeba powiedzieć, ale nieznacznie. Aleksandr Sardyko. No Rosja na razie czuje się bezpiecznie. Ale to już takie bezpieczeństwo za bardzo nie jest, bo Czesi już będą na ogonie. Oj tak. Niemcy tracą za dużo. Tutaj już chyba szans nie ma na nic. Chyba że Eisenbichler skoczyłby skok życia. Ale nie zanosi się na to tak strasznie. 190 przekroczył chyba nieznacznie. No 190 dokładnie. I szóste miejsce za Polakami. Ale dogonili nas niestety. No i Finlandia. No mają szansę objąć prowadzenie. Rosja skacze w drugiej serii naprawdę słabo. Ale i Finlandia nie skacze szałowo.
Bandras Alomomo też psuje swój skok. No i są już na czwartym miejscu niestety Finowie. No i zostaje ostatni Manuel Fettner. 200 metrów potrzebuje na prowadzenie. Oj, ale i Fettner psuje. I co teraz się tam podzieje w czołówce? Szóste miejsce, aż spadek Austrii. Ależ tu się dzieje, naprawdę. Rosja przed Czechami i Norwegami, no ta naprawdę... Ta druga seria jest szalona. Gregor Desch van den rozpoczyna trzecią turę. Coraz krótsze skoki widzimy, to jest naprawdę niepokojące. 165,5 teraz tylko Desch van den, Forfang. No Norwegowie mogą przy tym się obudzić, naprawdę. Forfang wygląda to nieźle, naprawdę nieźle. I daleki skok Forfanga, 191 metrów, daje prowadzenie ze sporą przewagą nad Szwajcarami. No i teraz Czesi, oni też mają szansę tu teraz naprawdę odżyć. Więc oni powinni tą skocznię znać najlepiej. Wiktor Polasek i prowadzą, no brawo. 192,5, no Norwedzy no nie mają szans nawet ich tu podgonić, cały czas skaczą Czesi dalej od nich. Piotr Żyła. No jest i dla nas się otwiera ta szansa na dalekie skoki. Piotrek i Kamil skakali najdalej chyba. No Piotrek skacze tu dobrze. Brawo. W tej chwili trzecie miejsce mamy. Przed Szwajcarami już jesteśmy. No i Jewgenij Klimow. No Rosja musi też zacząć skakać coraz dalej, bo Czesi depczą już im po piętach. No ale chyba Klimow teraz oddał już daleki skok. Nie powiedziałbym. 189 metrów przy niskich notach spadają na drugie miejsce 1/10 punktu za Czechami. Andreas Wellinger. Bardzo ważny skok. O panie, Wellinger teraz tu odpalił rakietę 202,5 metra. Mamy nowy rekord. Czwarte miejsce i Niemcy wkraczają teraz do walki jeszcze. Janne Ahonen. No czy Finlandia się też jeszcze podniesie? Chyba nie. Ahonen wcale nie lepiej chyba skoczy od poprzedników. Chodź ciągnął do końca. Ale to dalej jest czwarte miejsce. Ale nieznacznie tutaj będzie już za tą trójką. No i Michał Hajbek. Ostatni w tej turze zawodnik. I także daleko i Hajbek skacze i skakuje na piąte miejsce, więc jeszcze i Austria się włącza tej walkę. Polska siódma, no. No i mamy ostatnią turę, no i Szwajcarzy są znowu na ostatnim miejscu. Oto dziwo. Simon Amann zaczyna. Ale Zimis teraz już pofolguje w tym skoku, brawo. 199 metrów i mają prowadzenie, no teraz 188 potrzebuje tylko, żeby uprzedzić Szwajcarów. Oj nie, o tylko nie to. Tego się obawiałem właśnie, no i Polska wpadnie na ostatnie miejsce, 173,5 tylko w drugiej. No i Niemcy, tu się zaczyna bój już. Pierwsi Niemcy. Richard Freitag już pokazywał, że nie czuje się za dobrze na tej skoczni. Szwajcarów przegonią, ale więcej z tego nie ugrają. 184,5. No i teraz Austria. Stefan Kraft. Również nie skakał tu dobrze. No ale teraz przyzwoicie. 195 metrów. Wszystkie 19. No i czy będzie czekał na następnych? Jarko Mette również musi skoczyć około 195 metrów, by objąć prowadzenie. No nie wygląda to na taki skok niestety. No i przegrają z Austrią dzisiaj na pewno. Drugie miejsce, Austria jest czwarta, teraz 192,5 Kenneth Gagnes. No to też jest dla niego wyzwanie.
Enet skoczy, to nie skoczy, niestety. Drugie miejsce będą mieć w tej chwili. Przegrywają i z Austriakami. No i teraz drugi Korniłow po pierwszej, po tej trzeciej turze. No i teraz trzeba daleko skoczyć, Denis. No drugie miejsce mają już dzisiaj, to jest pewne. Teraz pytanie, czy Sztursa to skoczy? 195,5 metra Czech potrzebuje. Jak on by to skoczył, to naprawdę by zadziwił tutaj wszystkich Czechów, ale on tego nie skoczył. Będzie drugie miejsce dzisiaj, niestety przegrają z Rosjanami. Rosjanie wracają do walki w Pucharze Narodów. Wygrywają ten konkurs. Druga reprezentacja Czech, trzecia Austria, więc oni tu prowadzenia nie powinni stracić. Czwarta Norwegia, w końcu jakiś porządny występ Norwegów. Otarli się o to podium. Finlandia piąta, szósta reprezentacja Niemiec, siódma Szwajcaria, na ostatnim miejscu Polska. Jak się przedstawia teraz Puchar Narodów? Austria nadal jest liderem, 2350 punktów. Druga jest Japonia, 2000. Finlandia z Rosją po 1950, 1800 Niemcy, Czesi, 1700 Polska, 1450, 1400 Norwegia, Szwajcaria 950 i Słowenia 700, więc tutaj Słowenia odstaje od reszty, jak widać. No Szwajcarzy też wcale nie lepiej, bo cały czas te siódme miejsca to nie za dużo im da. Ale w tym momencie kończy się ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę, sub. Tutaj w lewym dolnym i prawym dolnym macie dwa poprzednie odcinki. Możecie se luknąć, na środku jest subskrypcja, możecie kliknąć ją tak fajnie i zasubujecie wtedy kanał. Wspieracie tym mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. I hej.